Mieliśmy też, ale mieliśmy też taką sytuację, że gonili nas paparazzi po całej Warszawie, no więc pan Janusz się tu zakasał, dobrze czuł i w pogonie, to on ma ksywkę, że jest niedościgniony. Jeździł po całej Warszawie, gdzie ich tu zgubić, tu ich nie da rady, widzi ich w lusterku, jakich tutaj wszystkich tam, to dwa samochody jechały za nami. No więc, mają James Bond. No więc tutaj policja stała na rondzie, więc żeśmy zakręcili, podjechaliśmy Bączka. Tam, a ci nie wiedzieli, gdzie mają wjechać, bo nie czuli, że my tutaj jedziemy do policji i powiedzieć o tym, że jeżdżą z nami po pracy. Więc wyszedł też policjant i mówi, co mamy z nimi zrobić tutaj. Pan Janusz mówi, że tutaj paparazzi nas gonią i trzeba ich tutaj zatrzymać, przetrzymać, sprawdzić, czy jakieś lufy tam mają. To nie wiadomo, czy to nie broń, bo może... Bo na początku nie powiedział, że to jacyś tam mężczyźni jeżdżą za nami z lufami, a oni mieli faktycznie takie obiektywy, gdzie przybliżali, żeby zrobić dobre zdjęcia. No bo to już po tym Egipcie to już... Wszędzie ich mieliśmy za sobą. No my, czy ja, czy pan Janusz, czy w ogóle nie. No gwiazda po prostu. Nie, ale to było takie śmieszne. Oni tacy biedni, bezbronni mówili, to my, tylko fotoreporterzy. Nie, no pracują. A my nie, przecież to bandyci nas gonią tutaj z bronią, jeszcze nas zastrzelą. Panie, to jest poważna sprawa. No i policja tutaj zatrzymała, przeszukała. No i myśmy mogli sobie spokojnie pojechać do restauracji. Właśnie.